i że to, co dzieje się teraz, to jest po prostu wasza wina wynikająca z zaniedbałości. Po pierwsze, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że minister Radziwiłł wreszcie przypomniał sobie o problemu, że wrócił z długiego urlopu, że opalony, uśmiechnięty, wreszcie zaczął zajmować się tym, do czego jest powołany, czyli ze kwestiami służby zdrowia. Natomiast ta diagnoza, którą przedstawił minister Radziwiłł, jest zupełnie nieprawdziwa. Prawda jest taka, iż do momentu, kiedy ministrowie z Platformy Obywatelskiej nadzorowali trudny program restrukturyzacji rozpoczęty w roku 2013, tego typu protesty nie wybuchały. Bezpieczeństwo zdrowotne najmniejszych pacjentów było zabezpieczone. Natomiast gdy tylko minister Radziwiłł rozpoczął swoje urzędowanie, okazało się, że coraz to nowe problemy się pojawiają. Mówi się coraz mocniej o strajku ogólnym pielęgniarek w całym kraju. To pokazuje skalę niekompetencji tego gabinetu, skalę niekompetencji samego pana ministra Radziwiłła. Ja powiem państwu, że nie dziwię się temu, że pielęgniarki zdecydowały się na ten protest, bo jeżeli słyszą, a przecież kilka tygodni temu usłyszały, że są pieniądze na kolegów pana ministra Radziwiłła z Naczelnej Izby Lekarskiej, że są pieniądze na to, aby firmy, które świadczą usługi dla Naczelnej Izby Lekarskiej, opisywał to jeden z tygodników, powiązane także rodzinnie z panem ministrem Radziwiłłem, dostawały te pieniądze, a nie ma pieniędzy na podwyżki dla pielęgniarek, to pokazuje, jakie są priorytety tego rządu, jakie są priorytety pana ministra Radziwiłła. Ja rozumiem, że to jest kolejna odsłona tego, z czym mieliśmy do czynienia, właściwie z czym mamy do czynienia od 6 miesięcy. Ministrowie Prawa i Sprawiedliwości nie biorą odpowiedzialności za nic. Ministrowie z Prawa i Sprawiedliwości uważają, że nie mają jak rozwiązywać problemów, którzy sami generują. Niech minister Radziwiłł przestanie wreszcie apelować, niech minister Radziwiłł weźmie się za pracę i rozwiązywanie konfliktów z Centrum Zdrowia Dziecka. Przypomnę, że to jest szpital, który bezpośrednio podlega pod nadzór ministerstwa. Natomiast przez 7 dni pan minister nie znalazł czasu, aby tym problemem się po prostu zająć. Podobno mają być od września. Sytuacja w Centrum Zdrowia Dziecka jest bardzo, bardzo poważna i rzeczywiście pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka, ale też generalnie pielęgniarki w kraju czekały z dużą nadzieją na wystąpienie ministra zdrowia. Myślę, że to dzisiejsze wystąpienie sprawiło im jednak duży zawód. Pan minister wyraźnie wskazał, że za złą sytuację Centrum Zdrowia Dziecka odpowiadają pielęgniarki, które chcą za dużo zarabiać. Tak można streścić wypowiedź pana ministra. I za sytuację w Centrum Zdrowia Dziecka odpowiada poprzedni rząd, który dopuścił do zadłużenia Centrum Zdrowia Dziecka. Tymczasem to, czym mógł się pan minister pochwalić podczas tej konferencji po 6 miesiącach rządów, to informacja o tym, że wdraża podwyżki ustalone przez poprzedni rząd, wynegocjowane z pielęgniarkami i że przekazał Centrum Zdrowia Dziecka 100 milionów pożyczki, również ustalonej, wynegocjowanej i podpisanej przez poprzedni rząd. To nie są żadne dodatkowe pieniądze dla Centrum Zdrowia Dziecka. To są środki przygotowane przez poprzedni rząd, które mają służyć poprawie kondycji Centrum Zdrowia Dziecka i są elementem restrukturyzacji tego szpitala. I oczywiście bez aktywności ministra zdrowia nie jest możliwa restrukturyzacja Centrum Zdrowia Dziecka. Straszenie pielęgniarek tym, że ich protest może doprowadzić do zamknięcia szpitala, jest po prostu absurdalne i minister zdrowia nie powinien się posuwać do tego rodzaju gróźb, bo on reprezentuje właściciela tego szpitala i to on odpowiada za kondycję Centrum Zdrowia Dziecka. Zdecydowanie więcej ma po temu instrumentów niż pielęgniarki, które w tym szpitalu pracują. W 2013 roku minister Arłukowicz ze względu na zadłużenie szpitala zlecił audyt, a wnioski z tego audytu były takie, że bardzo dużo firm żeruje na Centrum Zdrowia Dziecka, że Centrum Zdrowia Dziecka jest bardzo zadłużone i również firmy, które się zajmują restrukturyzacją długów, na tym zarabiają, że płace są zdecydowanie zbyt wysokie. Specjaliści mówili wtedy, że Centrum Zdrowia Dziecka jest bardzo zagrożone. To był styczeń 2013 roku. Od tego czasu pielęgniarki zarządów Platformy robiły wiele protestów, w których mówiły, że jest ich za mało. Na koniec rządów Platformy rzeczywiście minister Zembala podpisał z wszystkimi pielęgniarkami
porozumienie o tym, że będą podwyżki i to porozumienie jest przez ten rząd, z tego co mówił minister Radziwiłł, realizowane, mimo że nie podoba się to również innym grupom zawodowym, które również nierówności, niesprawiedliwości, jeśli chodzi o wynagrodzenia, mają. Ja chciałam przypomnieć tylko, ponieważ mówimy tutaj o ministrze, że państwa główną obietnicą wyborczą była podwyżka płac. Potwierdziła pani to, co mówiliśmy, że pan minister Zambala, gabinet pani premiera Wykopacz, wyasygnował i zabudżetował podwyżki dla pielęgniarek. Szkoda, że te podwyżki są szkoda, że są w ten sposób realizowane, że pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka mówią, że tych podwyżek w tej obiecanej kwocie nie dostają. Opieram się na tym, co mówią pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka. Z tą restrukturyzacją z 2013 roku? W 2013 roku rozpoczął się trudny proces restrukturyzacji i do czasu, kiedy był nadzorowany przez kompetentnych ministrów... Rosło zadłużenie, przepraszam, że wejdę w słowo. Nadzorowany przez kompetentnych ministrów, tego typu problemy zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu najmłodszych pacjentów nie występowały. 6 miesięcy niekompetencji, indolencji i braku zainteresowania ze strony ministra Radziwiłła doprowadziły do tego, że pielęgniarki zdecydowały się dochodzić swoich praw w formie protestu. Tak raz jeszcze podkreślę, niech minister Radziwiłł przestanie apelować, niech się weźmie za robotę, bo na razie wszystko, o czym mówi, to mówi o tych rzeczach, które zrobił rząd Platformy Obywatelskiej. Jedyne sukcesy, którymi może się pochwalić, to są sukcesy rządów Platformy Obywatelskiej. Nie ma żadnej inwencji twórczej, żadnego realnego zarządzania służbą zdrowia w wykonaniu ministra Radziwiłła. Ja nie jestem rzecznikiem prasowym Ministerstwa Zdrowia, ale przepraszam, bo pan poseł mówi o tym. Dobrze, dziękuję. Ja jeszcze do tego Centrum Zdrowia Dziecka chciałam wrócić. Rozumiem, że panowie negujecie fakt, że zarządów Platformy również po wprowadzeniu restrukturyzacji dług szpitala rósł sukcesywnie i w tej chwili jest olbrzymi. Panie redaktor, stwierdzamy jedynie, że proces restrukturyzacji przebiegał harmonijnie, gdy był odpowiednio nadzorowany ze strony Ministerstwa Zdrowia. Nie mieliśmy do czynienia wtedy ze strajkiem pielęgniarek, nie mieliśmy do czynienia z zagrożeniem życia najmłodszych pacjentów. Od czasu, kiedy ministrem jest minister Radziwiłł, nic dobrego w polskiej służbie zdrowia się nie dzieje, a dobrym, no niestety takim dobrym obrazem tego jest sytuacja właśnie w Centrum Zdrowia Dziecka i to, że przez 6 dni minister Radziwiłł nie ma odwagi zaangażować się w spór, który dotyczy placówki, którą bezpośrednio nadzoruję. Rozumiem, że panowie uważacie, że minister Radziwiłł byłby absolutnie i zdecydowanie lepszym negocjatorem niż negocjator, którego wyznaczył i który cały czas pracuje w Centrum Zdrowia Dziecka i że, bo przepraszam najmocniej, ja naprawdę nie jestem rzecznikiem PiS-u i mam nadzieję, że nigdy mnie los nie pokaże taką funkcją, nie mam na nią ochoty, natomiast mnie to przypomina jako reporterowi sytuację, kiedy Polskę zalewała powódź, a częściowo na skutek kataklizmu, częściowo na skutek zaniedbań rządów Platformy i pan premier cały czas dzień w dzień był na wałach. No, jeszcze raz więc powtórzę. Rolą ministra zdrowia jest rozwiązywać problemy w opiece zdrowotnej. Minister Radziwiłł wybrał długi weekend, wybrał odpoczynek. Ale byliśmy, słuchaliśmy tej konferencji prasowej obydwoje. Czy pan poseł słuchał tej konferencji? Co pan minister robił w cały weekend? Minister Radziwiłł jest od tego, aby rozwiązywać problemy. Problem po pierwsze jest nierozwiązany, po drugie po 7 dniach minister pierwszy raz zabiera głos. To niepoważne traktowanie pacjentów i niepoważne traktowanie problemów. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.